Witam serdecznie. Dziś pokażę szybki i prosty przepis na placuszki krabowe. Do ich przygotowania potrzebujemy jedno opakowanie paluszków krabowych, trzy średnie ziemniaki, ewentualnie cztery mniejsze, garść posiekanej natki pietruszki, jedno jajko, pieprz biały, ewentualnie cytrynowy, sól, czosnek granulowany, dwa ząbki czosnku, jedną łyżkę bułki tartej oraz przyprawę harissa. Jeśli nie masz takiej mieszanki, to dopraw kminem rzymskim, koriandrem oraz pieprzem cayenne. W pierwszej kolejności ziemniaki gotujemy w mocno osolonej wodzie. Studzimy i rozgniatamy tłuczkiem. Ja już mam wcześniej ugotowane i ostudzone. Na razie odkładamy. Zajmiemy się paluszkami, które drobno kroimy. Przekładamy do ziemniaków. Natkę pietruszki drobno siekamy. Przekładamy do miski. Wbijamy jajko. Dokładamy drobno posiekany czosnek, ewentualnie przeciskamy przez praskę. Jedną łyżkę bułki tartej. Doprawimy czosnkiem. Pieprzem białym. Solą. Oraz przyprawą harissa. Wszystko razem wymieszamy. Do pojemnika wsypiemy odrobinę bułki tartej. Rozgrzewamy patelnię z odrobiną oleju oliwy, ewentualnie masła klarowanego. Z masy formujemy kotleciki i obtaczamy w bułce. Smażymy z obydwu stron do zrumienienia.
Zdejmujemy na talerz. I w taki oto szybki sposób mamy świetne placuszki krabowe. Jeśli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.